ale są. Spójrzmy, następna kolejna z nich właśnie. Siemaszko świetnie zagrywa tę piłkę. Dwóch piłkarzy Arki, teraz już czterech w polu karnym. Jak to wszystko się skończy bramką? Samobójczy. Samobójczą Pazdana. 1-0 prowadzi Arka Gdynia. Michał Pazdan teraz opróbuje sobie to wszystko wyjaśniać z kolegami, z Arkadiuszem Malarzem, ale efekt i prawda niepodważalna jest taka, że to po samobójczym trafieniu reprezentanta Polski Arka prowadzi 1-0. Potrafią grać te wielkie finały z faworytami piłkarze Leszka Ojrzyńskiego. Spójrzmy tutaj właśnie, to prostopadłe zagranie, wygrany pojedynek biegowy. Wejście do końca, widzimy jeden Siemaszko praktycznie w polu karnym, dopiero tutaj wbiegających dwóch piłkarzy Arki. No i taka bardzo, bardzo, to trzeba przyznać, przypadkowa bramka. Ewidentnie Grzegorz Piesio próbował szukać kolegów w polu karnym. Jeszcze pewnie można by się zastanawiać nad zagraniem ręką Michała Pazdana. Oczywiście nie w tej sytuacji, bo tutaj mamy bramkę i to jakby kończy akcję i całe rozważania. No nie miał absolutnie chwili na reakcję. No bardzo. Malarz. Stał puchar. W ostatnich 6 sezonach Legia 6-krotnie zapewniała sobie prawo gry o to trofeum, ani razu go nie zdobyła. Dwukrotnie mecz się nie odbyła, aż 4 razy przegrywali ze Śląskiem, dwukrotnie z Lechem, raz z Zawiszą. Tymczasem szansa, ależ fantastyczna indywidualna akcja tego, który od początku wyglądał w barwach Legii chyba najlepiej, Thibaut Moulin. Kapitalna akcja, kapitalne wykończenie tej akcji, tak naprawdę strzał z zewnętrzną częścią stopy w okienko, no to naprawdę tylko i wyłącznie możemy bić brawa. Szalona radość Jacka Magiery, jak albo przynajmniej jak często w jego wykonaniu, ale naprawdę ma tutaj powód do satysfakcji, bo Thibaut Moulin dokonał rzeczy wielkiej, bo w takich kategoriach trzeba o tej akcji opowiadać. Proszę zresztą popatrzeć. Ale tu widzimy też bardzo dobrą właśnie robotę wykonał przy tej akcji, także Jędrzejczyk, który z prawej strony zrobił obieg, który odciągnął też tutaj, widzimy obrońcę, który bał się zaatakować Moulina, żeby nie mógł zagrać do wchodzącego za plecy obrońcę. Cały czas Warcholak właśnie miał świadomość tego, że tam biega Jędrzejczyk, tak jak mówisz, wykorzystał to Moulin, odwrócił akcję raz jeszcze w kierunku środka boiska i nim zdążył w ogóle... Ciekawa sytuacja, zna go Steinbor znakomicie i ta wiedza o mały włos, aby mu pomogła. Jest jednak 1-0 dla Legii. Silne, precyzyjne, mocne uderzenie. Więcej może oddechu w drugiej, ale on ma prawo być zwyczajnie zmęczony. Czy to będzie miało jakiś wpływ na jakość tej jedenastki? Popatrzmy bardzo pewnie. Malarz w jednym rogu, piłka w drugim, 1-1. Thibaut Moulin kontra Steinbors, broni Steinbors. To jest też jakaś prawidłowość, która się powtarza. Mam wrażenie, że dosyć często, że zawodnik, który jest wyróżniający się piłkarzem w czasie spotkania, to później gdzieś tam w czasie tego, w tym momencie najistotniejszego momentu zawodzi, no niestety. Strzelił piękną bramkę na 1-1, dał bardzo groźne uderzenie z dystansu, po którym mogło być 2-1. Kilka razy świetnie zaczynał akcję, to z kolei zawodnik, który stosunkowo późno pojawił się na boisku. Dwa do jednego, bardzo pewnie po raz kolejny piłkarze Arki, no właściwie kopia tej istnieje, ale on jest naprawdę milimetrowy. Guilherme czy Steinbors, 2-2. Znowu widzimy, jak próbują. Zawsze lepiej przed własnymi kibicami mecz wygrać. 3, po raz trzeci w to samo miejsce. Rzuca się Malarz po raz trzeci. A to popatrzmy, Steinbors zaczyna jakiś taniec na linii bramkowej. Dąbrowski! Ależ może nie do końca pewnie. Łapią się za głowę piłkarze, szkoleniowcy, masażyści. No wszyscy tutaj, którym serce mocniej bije dla Arki. No na razie w pojedynku bramkarzy górą Steinbors, 1-11 obroniona, dwa razy wyczuł strzelającego. No teraz miał tę piłkę już na prawej rękawicy. Tam był kontakt ręki Steinbors. Puchar uczyni Arka. Hurra! No teraz zmienił róg Malarz, ale co z tego, skoro zmienili także sposób wykonywania jedenastki piłkarze Arki. Jak na razie na siebie odpowiedzialność. 25-letni piłkarz, dopiero 36 występów w Ekstraklasie. Jeszcze bez bramki w naszej najwyższej klasie rozgrywkowej. I teraz też gola nie ma, myli się Kopczyński. Tak jak mówiliśmy, konkurs jedenastek ma ten potencjał, by wykreować bohatera. I wykreował Pawels Steinbors. Dwa karne obronione, jeden niemal obroniony. W tym konkursie rzutów karnych
Arka była lepsza, bo to nie tylko jest szczęście i pech, jak niektórzy mawiają, to też jest element futbolowego abecadła i tutaj Arka wypadła lepiej. Arka Gdynia zatem wygrywa po rzutach karnych, zdobywa Super Puchar Polski. My na chwilę się z Państwem żegnamy.